Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja zacznę od tego, że chcę wyrazić szacunek i uznanie dla pana posła, ministra Antoniego Macierewicza za to, że doprowadził wspólnie z naszym klubem do likwidacji WSI i za to, że tak dzielnie znosi skalę oszczerstw, pomówień i ataków. To uznanie z całego serca. A panowie ze swoim dorobkiem poselskim, dorobkiem dla ojczyzny nie zasłużyliście, żeby za nim teczkę nosić. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście uderzające jest to, że panowie tutaj w nielicznym dość gronie wpisujecie się w antypolski, antypaństwowy scenariusz, ale też w scenariusz kryptokoalicjantów, a dzisiaj już jawnych koalicjantów PO, którzy chcą pomóc PO utrzymać władzę. Ja nie pytam, dlaczego, bardzo proszę, nie boję się tego. Bardzo proszę, ja nie mam dla was pytań, bo jest dla mnie oczywiste, dlaczego to robicie. Dziękuję pani posłanko.